Cześć, z tej strony Mike. Witam w kolejnym odcinku z serii Mike's Workshop. No i co? I znowu CryptoMasters na warsztacie. Ha! A właśnie, że nie, bo to jest A9 od Innosilicona. Mam tutaj dwie sztuki. Dlaczego dwie sztuki? Bo chciałbym Wam pokazać jedną fajną cechę i dlaczego opłaca się kupić zasilacz i użyć go do podłączenia tych koparek. Mówię oczywiście o LC Powerze LC1650, no ale na początku może o samym sprzęcie. Algorytm Equihash, czyli kopiemy sobie Zcasha, Zencasha, jakieś tam pomniejsze waluty. Jeśli chodzi o parametry koparki, jest to 50 kHz przy 620 W z gniazdka. Oczywiście zależnie od tego, jaką tam wersję dostaniecie, to ta koparka będzie kręciła się mniej lub bardziej. Jest to konkurencja bitmainowskiej Z9. Dla porównania Z9 daje 42 kHz i bierze 970 W, także widzicie dysproporcje. Nie dość, że wydobywa mniej, to jeszcze więcej prądu ciągnie. Co można powiedzieć co do samej koparki? Oczywiście, tak jak w każdej, port lanowski, cały sterownik lanowski i trzy płyty haszujące, 6 sześciopinowych gniazd zasilania, zasilacz, dwa wentylatory, wentylator z przodu, z tyłu, jeden nawiewny, drugi wywiewny. I może teraz przejdźmy do samego podłączenia. Dlaczego dwie maszyny? Bo ja chciałem Wam pokazać jedną fajną sprawę. Może ja sobie to tak tutaj ustawię. Dam w środek zasilacz, żeby pokazać, o co chodzi i dlaczego fajnie się to podłącza. W tym zasilaczu, jak już mieliście to w innym filmie, jest 16 wtyczek 6-8-pinowych, dzięki czemu z tego jednego zasilacza jesteśmy w stanie podłączyć obydwa urządzenia naraz. Zasilacz spokojnie prądowo to wydoli. Gdybyśmy kupili oryginalny zasilacz, no to podłączymy jednego, a cena jest podobna, więc bardziej się opłaca kupić taki zasilacz i użyć go do podłączenia. Samo w sobie podłączenie, tak jak mówiłem, nie stwarza żadnych problemów. Podpinamy po prostu wtyczki po kolei wszystkie. Może ja zacznę od końca. Ach, nie będzie to może jakoś specjalnie pięknie wizualne, poukładane, wspaniałe, cudowne, ale nie o to tu tutaj chodzi. No, ostatnio wykorzystujemy już tylko jedną, druga. Ja sobie przełożę tutaj do przodu, żeby wygodniej. Druga, dokładnie ta sama procedura. Pach, pach. Co można powiedzieć jeszcze o samej koparce? Oczywiście standardowo jest skonfigurowana do tego, żeby automatycznie uzyskiwać adres IP, ale trzeba też powiedzieć o tym, że koparka ma ustawione wentylatory na auto. Akurat tutaj, jak ta koparka już chodziła, jest przestawione wentylatory, są na 30%. I polecam zrobić to, przestawić te wentylatory, żeby stabilniej ten cały sprzęt pracował. No i przede wszystkim jedna, jeśli chodzi o zasilacze, czym ten zasilacz poza tymi wszystkimi innymi cechami różni się od oryginalnego zasilacza, jest przede wszystkim dużo bardziej cichy. Ten zasilacz oryginalny od Innosilicona, on po prostu jest dużo głośniejszy od samego ASIC-a i on po prostu wyje, najkrócej tak to trzeba określić, co no nie jest jakoś, można powiedzieć, specjalnie przyjemne, jeśli chodzi o aspekty audio. Dobra, podłączamy oczywiście LAN, jeszcze zasilanie i za chwilę puścimy tą koparkę. Sprzęt jest gotowy do podłączenia. dwa lanowskie kable, jeden zasilacz, zasilanie. Dobra, puszczamy, dajemy ogień i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie jest cisza, ale jak słyszycie, sprzęt startuje. Gdyby to był oryginalny zasilacz, to już byśmy mieli dodatkową rakietę. O czym jeszcze można powiedzieć, jeśli chodzi o te koparki, żebyście nie byli zdziwieni. Każdy ten sprzęt potrzebuje około 40 minut, żeby osiągnąć moc maksymalną. Są oczywiście firmware'y, które to przestawiają. Można sobie ściągnąć firmware, który spowoduje, że to szybciej zostanie osiągnięte. Ale pytanie, czy jest sens. Te koparki są skonfigurowane tak, to już mówiłem o tym, że wiatraki są ustawione na 30%. Także nie hałasują specjalnie. No ale jak żeśmy nagrywali film o Bełchatowie, to słyszeliście, tam pracowały te, na oryginalnych chyba zasilaczach. No to, tam to było niemiłosiernie. Jeśli chodzi o same podkręcanie sprzętu, zależne jest to od modelu, od, można powiedzieć, batcha, od wykonania, jakie traficie. Od 50 do 55 kiloheszy mniej więcej można z tego wyciągnąć, plus minus. To, co też mówiłem w innym odcinku, jak pierwsze uruchamiam pierwszy raz, musimy odnaleźć w sieci. Najlepiej przestawić sobie ten adres IP, żeby był stały, żeby się, jeżeli macie parę sprzętów, żeby Wam się to nie mieszało. No jak widzicie, sprzęt pracuje, czyli będziemy mogli teraz spokojnie już przejść do pokazania tego zalogowania się na urządzenie, pokazania, jak to się konfiguruje, gdzie tam wpisać te poszczególne rzeczy i tak dalej. Po zalogowaniu się do koparki otrzymujemy następujący screen, czyli pierwszą opcją jest miner status, czyli status naszego ASIC-a, który pokazuje przede wszystkim pierwsza rzecz, ile czasu już jest koparka uruchomiona, ile procent jest zaakceptowanych udziałów, hash rate, czyli wydajność naszej koparki, fan speed. Na 30% na to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ jest to ustawione tutaj nie automatycznie. Gdyby było automatycznie, to byłoby około 10, 15, może 20%. Tutaj mamy wpisane ręcznie 30% wiatraków. Teraz tak, tu są wykresy, oczywiście całkowite, jak włączymy całkowitą, ponieważ to są 3 płyty haszujące, to dla każdej płyty możemy sobie sprawdzić, możemy sobie oczywiście pierwszą płytę, później też drugą płytę, tak, później także trzecią płytę, no i oczywiście totalne, widzicie, jednostki się zmieniają, także wszystko tutaj widać. Oczywiście ta koparka jeszcze nie dojechała, wydajnością została dopiero włączona. Teraz tak, mamy tutaj oczywiście jakie pule, tu jest ten sam pól wpisany na 3 różnych portach. Jakie są rejected, tak, ile dostały poszczególne prace. Oczywiście pracuję na tym jednym pulu, tak, 99% zaakceptowanych udziałów, 1 odrzucone. Co to jeszcze jest ciekawego? Oczywiście wydajność poszczególnych płyt haszujących, tak, działają wszystkie. Zaakceptowane HW to są błędy sprzętowe. One są, to jest coś normalnego, że one się tu pojawiają, to nie musicie się o to martwić, tak działa Innosilicon. Pojawiają się te błędy, później się to wszystko stabilizuje i oczywiście podane są temperatury. Jeżeli byście mieli ustawione na auto, to te temperatury byłyby wyższe, więc lepiej ustawić ręcznie na 30%, nawet na 50% wiatraków, żeby to pracowało. Później przechodzimy oczywiście do ustawień Pierwsza rzecz to są pule. Możemy wpisać trzy różne pule, możemy wpisać tą samą. Dlaczego tu jest tak ustawione? Dlatego są różne porty. Jakby coś wysiadło, jakiś port, jakieś coś takiego, to zawsze się automatycznie przełączy na inny. Można tu wpisać inną pulę, będzie to działać. Naciskamy update i będzie działać. Oczywiście w security możemy sobie ustawić, jak się domyślacie, pewnie hasło. Jeśli chodzi o zakładkę network, to tutaj jest ustawiane oczywiście przydzielanie z adresu IP. Ja osobiście polecam wpisywanie tego ręczne, żeby później wiadomo, który ASIC jest który, jak to wszystko działa i tak dalej. Bramka, DNS i tak dalej. Jeśli chodzi o performance, to jest zakładka, w której podkręcamy naszego ASIC-a. On jest ustawiony w tej chwili na Performance Plus. Tu macie opisane poszczególne rzeczy i zobaczcie, tuning zajmuje około 30 minut. Zanim to się skalibruje, on w tej chwili już jest skalibrowany tak na tryb Performance Plus. Z doświadczenia wiem, że jest to 40-40 minut. Tak hash rate będzie się zmieniał, zanim osiągnie tą pełną wydajność będzie około 40-45 minut. Oczywiście przy Performance Plus będzie największe zużycie mocy. Jeśli chodzi o maintenance, to tutaj oczywiście w firmware możemy wgrać nowy firmware, ale jednocześnie możemy sprawdzić, czy jest nowa wersja firmware'a. Nie ma, czyli że nie są dostępne nowe. W zakładce Reboot restartujemy naszą koparkę, Factory Reset, przywracamy ustawienia fabryczne. Jeśli chodzi o zakładkę Overview, to tutaj macie wszystkie ustawienia, tak, jaki jest rodzaj, tak, wersja kontrolera, jaki jest nasz MAC adres, tak, wersja platformy, jak działa, czyli działa na DHCP, jakie IP i tak dalej, ile pamięci, wszystkie te dane, tak. Wszystkie dane tutaj i oczywiście logout służy do wylogowania się ten. Dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, a mianowicie tutaj w pulach. Pamiętajmy o tym, żeby wpisywać zawsze stratum plus TCP przed nazwą puli. W Bitmainie niekoniecznie, Bitmain to sam dodaje, tutaj trzeba to wpisywać, żeby to dobrze działało. Drugą sprawą, jeżeli wchodzimy sobie w Performance, to jeżeli ustawiamy Performance Plus, to trzeba tutaj podnieść wentylatory. Nawet jeżeli macie dosyć chłodne pomieszczenie, to jednak podnieście te wentylatory o te 10-20%, żeby jednak tam Wam się nie gotował ten ASIC, żeby stabilnie pracował, żeby nie było żadnych problemów. Właściwie każdy BIOS, każdy firmware właściwie Innosilicona będzie wyglądał bardzo podobnie. Pewne zmiany drobne będą. Także tak to właśnie wygląda i to właściwie tyle. W kolejnym filmie nagramy o tym, jak zmienić, bo jak widzicie tutaj przestawienie, nie ma nigdzie opcji jawnej przestawienia wiatraków z auto na ręczne. Troszeczkę jest z tym zabawy, nie jest to specjalnie skomplikowane, aczkolwiek no jest to coś, co trzeba przestawić i wiedzieć jak, także nagramy o tym specjalny, osobny odcinek. Także tyle właściwie, jeśli chodzi o stronę. Przechodzimy dalej. Podsumowując, maszyny bardzo fajne. Jeśli chodzi o kopanie, to oczywiście Zcash, Zencash, ale można je też podłączyć pod ProHashing, można je podłączyć pod NiceHasha, no i dostawać wypłatę w czym Wam to pasuje. Jakie ma to wady i zalety, to każdy z Was doskonale wie. Zamiana następuje praktycznie od razu, więc nie możecie sobie wtedy spekulować na natywnym coinie, w którym kopiecie. Także odpada Wam wtedy aspekt spekulacji, to trzeba rozważyć. No i właściwie tyle. Także pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego razu. No i oczywiście nie obeszłoby się bez niedopowiedzenia czegoś, więc małe postscriptum. Porównując te sprzęty do Z9 czy nawet do Z9 mini, jedna zasadnicza różnica. Jak słyszycie, te dwa sprzęty pracują oczywiście na zasilaczu LC Power. Można spokojnie przy tym siedzieć, można spokojnie przy tym spać. No, oczywiście zależnie, no niektórzy są bibliotekarzami, żaden hałas nie może być, musi być absolutna cisza. Z9 mini i Z9 mają taki charakterystyczny wiatrak, no, który krótko mówiąc jak taka bzycząca pszczoła, jak ktoś słyszał to wie o co chodzi, no to ciężko jest przy tym sprzęcie cokolwiek robić, bo można dostać obrzęku mózgu, więc no, kolejna różnica poza tymi innymi, no to jednak co jak co, ale to jest ciche, można spokojnie przy tym także. Mam nadzieję, że już o niczym więcej zapomniałem, także jeszcze raz na razie.